Zagłosowane dzisiaj? Zagłosowane. Teraz idziemy na kawę. Zagłosowałem, spełniłem ten... Znaczy, to nie jest obowiązek, to jest mój przywilej. Skorzystałem z przywileju i oddałem swój głos. A gdyby pani do pana prezydenta mogła coś powiedzieć, jedną rzecz, którą mógłby zrobić lepiej, żeby pani się mieszkało, żyło? Troszkę lepsze chodniki, bo się przewracam. Platforma Obywatelska zyska większość sejmików, koalicja 15 października? Ja myślę, że koalicja zyska większość. No, do tej pory też miała nieznaczną, ale miała jednym głosem miała przewagę w sejmiku wojewódzkim. Myślę, że ta przewaga się zwiększy. A intuicja dzisiaj, schodząc po mieście, słysząc rzeczy, Rafał Trzaskowski wygra w pierwszej turze? Nie warto się, tak powiem, silić na jakieś tu prognozy takie bardzo precyzyjne. Jedno jest pewne, że wygra albo w pierwszej, albo w drugiej turze. Dlaczego ważne jest, żeby pójść głosować na te też drugie tury, które będą? Wie pan, wybory samorządowe i w ogóle samorządność to jest jedna z najbardziej, to jest efekt jednej z najbardziej udanych reform w Polsce. Nie jest przypadkiem, że wszystkie inne reformy przez konkurentów, przeciwników politycznych były niszczone, likwidowane. A ta jedna się ostała. Ostała się dlatego, że było tak oczywiste, że to jest korzystne dla Polski, dla miasta Warszawy, dla każdej innej gminy w Polsce i także dla każdej rodziny, każdego obywatela. Więc warto umocnić to przekonanie, że samorządność służy nam wszystkim znakomicie. Ostatnie pytanko, Koalicja Obywatelska czy Trzecia Droga? A dlaczego albo? No to i to można. A dzisiaj krzyżyk gdzie był postawiony? A nie będę się przyznawał, to jest właśnie ta przyjemność, że można, nie wszystko trzeba robić ostentacyjnie czy oficjalnie. To moja słodka tajemnica. Dzień dobry, nazywam się Daniel Arciszewski, jestem dziennikarzem portalu Goniec.pl. Chciałem jedno pytanko, myślicie, że taka sama frekwencja będzie jak w październiku? Nie sądzę. A dlaczego mniejsza? No bo ja wtedy w kolejkach stałem, no. A tutaj nie. No. A dlaczego pan myśli, tak nagle teraz nie chcą głosować? Ja nie mówię, że nie chcą. Ja tylko mówię, że będzie słabsza frekwencja. Oczywiście bardzo chciałbym, żeby była duża, no wiadomo. Tak, no. Tak. To wszystko, co ja mogę powiedzieć. Proszę pana, ważne jest, zagłosowałem, spełniłem ten... Znaczy, to nie jest obowiązek, to jest mój przywilej. Aha. Skorzystałem z przywileju i oddałem swój głos. A jak będzie, to zobaczymy. Oczywiście te wybory dużo zmienią w Warszawie. Pan myśli, pan uważa? Myślę, proszę pana, że Platforma zwycięży w Warszawie. Pierwsza tura czy druga? O, tutaj to ja już bym się zastanawiał. Chyba będzie dwie tury. A druga to Trzaskowski czy Tak, Trzaskowski. Trzaskowski. Dzięki. Wszystkiego, co najlepszego. Najlepszego, dziękuję. Miłego. Miłego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Nazywam się Daniel Arciszewski, jestem dziennikarzem portalu Goniec. Chciałem się zapytać o pani przeczucia. Będzie taka sama frekwencja, czy trochę mniejsza? Mniejsza. Dlaczego pani myśli, że... No dlatego, że widzę, ile osób było. A dlaczego pani myśli, że zdecydowali się nie przyjść tak wcześniej, tak długo? No nie wiem, proszę pana, trudno, ja też nie jestem wróżką i nie przewiduję, ale tak mi się wydaje, że będzie chyba nie tak jak w październiku. Jasne, każde wybory są równie ważne? Bardzo, oczywiście, że ważne. I pani myśli, że te wybory w Warszawie teraz zmienią coś w naszym mieście? Ja uważam, że prezydent Trzaskowski był dobrym prezydentem. Aha. Więc trzeba głosować, żeby utrzymać. Kontynuować jak najbardziej. Aha. A gdyby pani do pana prezydenta mogła coś powiedzieć, jedną rzecz, którą mógłby zrobić lepiej, żeby pani się mieszkało, żyło? Troszkę lepsze chodniki, bo się przewracam. Dobrze. Panie Rafale, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jak pani myśli, na prezydenta Warszawy, to jakie będą wyniki? No oczywiście, że będzie pan Rafał Trzaskowski. W pierwszej turze? Wydaje mi się. No. Uważam, że jest świetnym gospodarzem i z tym sumieniem, z przekonaniem.
oddałam na niego głos. Daniel Arciszewski, jestem dziennikarzem portalu Goniec. Strasznie mało ludzi dzisiaj. Tak jakby wybory piękna, się... piękna pogoda, więc każdy gdzieś indziej spędzał pewnie czas. Albo rano może. Chociaż ja już zagłosowałam, więc nie było zbyt dużo odnotowanych podpisów pod odebraniem kart. Myśli pani, że to tylko pogoda, czy ludzie inaczej traktują te wybory samorządowe i parlamentarne? Zdecydowanie jest różnica między jednymi a drugimi, natomiast myślę, że większa frekwencja wśród młodych będzie pewnie wieczorem. Aha, jasne. A jak myśli pani, dlaczego ważne jest generalnie głosować? Dlaczego pani zagłosowała? No, dlaczego ja zagłosowałam? Chcę mieć możliwość wyboru i mieć wpływ na to, co się dzieje w moim mieście. Aha, i to miasto, jakiego będzie miało włodarza? Myślę, że się nie zmieni. Aha, myśli pani, że to dobrze? Ciężko powiedzieć. Patrząc na to, w jakim miejscu jest obecnie Warszawa, no wiele ulic rozkopanych, no nie sprzyja to. Jak będzie druga tura, Trzaskowski-Biejat, to kogo pani wybierze? A druga tura jest za 2 tygodnie. Aha. To nie są moi kandydaci. Aha, jasne. A Bocheński, Trzaskowski? Bocheński, zdecydowanie. Jasne, tak. Dobrze, wszystkiego dziękuję, co wszystkiego najlepsze. Dobrego. Dzień dobry, Daniel Arciszewski, witam. Jestem dziennikarzem portalu Goniec.pl. Tutaj donosy są, że słabo bardzo oznaczony lokal wyborczy. Że to tak nie ciężko było trafić. Ciężko, prawda, ciężko mi tylko umieć czytać. Aha, czyli a, nie, jest, tak. Nie jest źle. Każdy się przyzwyczaił, że jest to... Nie, oznaczony jest dobrze, tak? Aha. Nawet w tym roku proszę nie jest aha, dobra, dziękuję. Z powrotem jest miejsce głosowania w szkole. On kiedyś, kilkanaście lat temu był w szkole, tak? Potem był przeniesiony i w tym roku jest ponownie w szkole. W tym miejscu, w którym poprzednio był lokal, jest informacja, że jest tutaj miejsce głosowania, więc na tyle jest dobrze. Jedyny kłopot to taki, że wejście generalnie tu do szkoły jest od strony ulicy, a zrobiono teraz wejście od strony... Że tak powiem, tak. Od podwórka, więc trzeba obchodzić szkołę dookoła. Można jeszcze ostatnie szybkie pytanko, mniejsza dużo frekwencja, prawda? Jest nie wybory... umiem odpowiedzieć, no ale w porównaniu do poprzednich wyborów tak. Dlaczego, jak myślicie? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jasne. Na pewno tak. Głosował pan 15 października? Tak. A teraz? Też. Jaka jest różnica tutaj w komisji? Sympatycznie było i wtedy i teraz, jest bez zarzutu. I pod względem ilości wyborców? No akurat kiedyś to byłem wcześniej, ale mniej więcej frekwencja taka sama, specjalnie się nie zmieniło. Aha, czyli 15 i teraz podobnie jest? Podobnie. Aha. Może było tłoczniej 15, raczej. Inaczej ludzie jakoś traktują te wybory samorządowe? Czy ja wiem, może zależy od pory dnia, od pogody, czy ja nie wiem od czego jeszcze, no ale nie wiem. A w samej Warszawie, myśli pan, że Rafał Trzaskowski, pierwsza tura będzie dla niego? Ja myślę, że bezwzględnie. Aha, a zasługuje na to? Skoro się cieszy takim poparciem, widocznie tak. Aha, aha. Istnieje szansa, że Biejat wygra, jeśli dojdzie do drugiej tury? A to sądzi pan, że lepiej byłoby? Ja nie wiem. No tutaj jakieś doświadczenie, jakaś wiedza, no przynajmniej jakieś takie przetarcie. Mhm. Jest takim. No to sporo jest zarzutów. Tutaj kładka dla deweloperów, tutaj powiązania. No wie pan, z tymi osiągnięciami to tak różnie. Zależy, nikomu nie dogodzi się, bo jeden jest zadowolony z kładki, a drugi z mostu, a trzeci, nie wiem, ze skwerka albo z ławki. Mnie na przykład wygodnie jest siedzieć, bo nie mogę chodzić, poruszać. Czekam akurat na transport, bo tu mi pan obiecał, że mnie podrzucą do domu. W tą stronę 1,5 godziny szedłem, a z powrotem nie dam rady, bo i ręce obliczone, także... Jasne, no to dużo zdrowia. No nie wiem, co jeszcze panu mogę pomóc. Nie, tak? Wszystko sobie. Dlaczego pan zagłosował? Dobrze. Dlaczego pan zagłosował? A dlaczego pan wywiady prowadzi? No jest jakiś obowiązek, jakieś zobowiązanie wobec życia, wobec społeczeństwa. No człowiek jest istotą stadną, także trzeba sobie jakoś coś tam działać w jakimś kierunku, żeby było korzystniej. Super, idealnie.